Ale nic nie. Lecimy z Wieśkiem dalej. Moje poszukiwania w Ciri doprowadziły Geralta do wniosku, że kluczem do znalezienia dziewczyny jest Uma. Najbrzydszy człowiek na świecie, na którym ciążyła tajemnicza klątwa. Klątwę należało zdjąć, więc Geralt zabrał Umę w miejsce, w którym żyli najwięksi specjaliści od złych uroków. Do wiedźmińskiej twierdzy Kermoren. Małą przerwę od Wieśka, to znowu się trzeba trochę wczuć w tą grę. Pozmę z Robertem. Muszę go trochę powiem. Okej, dobra. Najpierw lecimy do jednego. Pięknie ta Kaermora wygląda, naprawdę. Widoki zerowiste. Wspomnienia z jedynki, kiedy się tu nawalało, chodziło się na dół i otwierało się bramę, żeby weszli do środka. Zakręci. Będą tutaj malowidła, które mieliśmy okazję zobaczyć w jedynce. Tutaj mamy palenisko. Te malowidła powinny być po drugiej stronie. Pytanie, czy będą? Są. Ciekawe, czy Geralt takie skomentuje, jak to podejdziemy. Wiedźmin Jerzy. Trzeba to w końcu zamalować. No pierdole, kogo wziął na to? Bartuś! Jezus! To jest chyba jedyne... Tak, widzę. To jest jedyny alert, który kurwa może mnie przeprawić o zawał serca. Cześć Aleś. Ja pierdolę, człowiek. Czekaj, gdzie ona jest? Niżej czy kurwa wyżej? Niżej jest zejście do laboratorium przecież. A właśnie, jak będzie wyglądać laboratorium w trójce? Da się tam w ogóle wejść? Shit! Oskamowany.
bardzo mi się podoba. Ile ty tam tych punktów natrzepałeś tak swoją drogą? O kurwa. Chyba muszę zwiększyć próg do tego alertu. Ej, czemu RIP nie działa? Co jest? Czemu RIP nie działa? A. To jak działa, to spoko. Wysadzić? Geralt, nie jestem w nastroju na żarty, zwłaszcza słabe. Co cię gryzie? Niech pomyślę. To był już trzeci kryształ, który pękł. Minął już tydzień, a Lambert wciąż zbiera się, żeby załatwić to, o co prosiłam. Hejoszka, Eloszka, pokaż pierożka. Mi zaczyna walić młotkiem wraz ze wschodem słońca. A Eskel zamiast polować na widłogona, pojechał chyba na grzyby. Chłopaki, cóż... Chyba mają do ciebie trochę żalu. Niby czemu? Ponieważ nie chcesz zdradzić, jaki właściwie masz plan. Zamiast tego traktujesz ich jak popychadło. Zresztą nie tylko ich. Ja czuję się podobnie. Wszystko wytłumaczę. Jak przyjdzie na to pora. Może najpierw skończmy z przygotowaniami. Słyszałem o łóżku. Wolisz spać na ziemi? Nie polecam, podłoga jest z kamienia. Strasznie ciągnie. Wolę to, niż wyciągać rude kłaki z materaca. Aż tak przeżywasz, Triss, że musisz się mścić na sprzętach domowych? Ciesz się, że nie mszczę się inaczej. Wiesz co? Skończmy tę rozmowę, zanim powiem coś, czego będę potem żałować. Ależ z chęcią posłucham, co też masz do powiedzenia. Doprawdy? No to słuchaj. Pieprzyłeś moją najlepszą przyjaciółkę. Rok z dokładem. Nie wiem, co na to kodeks wiedźmiński, ale wśród zwykłych ludzi to uchodzi za nikczemność, podłość i świństwo. Staram się o tym nie myśleć, ale to głupie łóżko mi w tym przeszkadzało. I tyle. Nie będę się przed tobą kajał. Męczy mnie ta rozmowa, więc ją skończymy. O kurwa. Wyjebała mnie teleportem, co za sk... Oho, rzeczywiście nie jest mnie zdrowy. Noż ja pierdolę. Co za sucz. Niech to chuj. Trupło utopca. Ciekawe, co go tak zmasakrowało, bo na pewno nie człowiek. Sąsiedzka sprzeczka? Co jest, kurwa? Co jeszcze zrobiłem? Zostaje z wiedźmi zwykłą sostę zabijał to, co pobliżu jeziora. No come on! Jakieś poboczne zadanie mi się udało wyhaszyć, bo wyjebała mnie portalem? Kurwa. Toż tego to bym się nie spodziewał. Czekaj. Tak, zachowała mi się zgitara, już ją wypierdalam. Jeszcze jedno powiedz. Jeszcze bardziej rozczarpany.
Cię, muzykę to my już tu mamy, nie? Za to przynajmniej nie zostanę copyright. Sprawca wyroków musi być potężnym stworzeniem. Noż kurwa, kaman, wyjebała mnie teleportem, no ja pierdolę. Bydle wymordowało całe stado utopców. Mówię się kurwa chciał dowiedzieć, jakie wielkie bydle je wymordowało. Nie, żeby mnie bardzo interesowało, kurwa, co tu morduje te utopce, ale jak już zacząłem ten bezpomocny przypadkiem, bo się Yennefer wkurwiła, no to... Nie by to kuźwa było skończyć. Bydle wymordowało całe stado utopców. Kolejny utopiec. I pewnie usłyszę ten sam komentarz. To już się robi nudne. Jakieś wielkie bydle wymordowało całe stado utopców. No w ogóle jaka skrzynka jest na mnie? Dawaj mi tą skrzynkę. Mule wspomnieć. To już się robi nudne. Jakieś wielkie bydle wymordowało całe stado utopców. Już tu nie... Bo coś tu słychać. Andriagi. A to wkurwiony niedźwiedź. No, też się dziwię, że się tak powtarza. Spodziewałem się bardziej czegoś sobie naprowadzić, co ja mam tu zrobić aktualnie. Bo aż zdziwiony jestem tym questem, ale... Warto się tu rozejrzeć.
To ten schemat ulepszonego pancerza wiedźmińskiego, co żeśmy znaleźli, ale... To są tylko utopce. To się pewnie znowu powtórzy. To już się robi. Nie. Jakieś wielkie bydle wymordowało całe stado utopców. Nie wiem, walić, robimy główny wątek. Chuźwa, nie będę tu łaził pół godziny. Bo nawet mi się nie chce tak łazić. Ta, to też. Dobra, uspokójcie się z tymi zadaniami. Aha, dobra. Czyli już nie marzę, żeby do niej wrócił? Okej. Okay. To pewnie ślady Eskela. Nikt inny ostatnio nie wyjeżdżał z zamku. Gdzieś skręcił czy kiwał? To jego koń. Jak on się nazywał? Wojsiłek. Piękne zwierzę. Ślady stóp i kozich kopyt. Ciekawe. Eskel rozbił obóz. Chyba zakładał, że długo go nie będzie. Ulepszony olej przeciwdraka. O! Nie ma to jak podjebać mu eliksir. Kamienie. I ślad się urywa. Świetnie. Może pokieruje się węchem. Eskela nie wyczuje, za to ta koza. Tylko trzeba czegoś, co nią pachnie. Kawałki obłupanej kory. Wygląda na to, że koza Eskela ocierała się o to drzewo. Kłak sierści. O, ale capi. Ślady Eskela. Miałem nosa.
A żeby widłogona zwabić, do palika kozę powrozem przywiąż i wśród listowia czem prędzej skryj się. Bestiariusz brata Adalberta, strona 82. Widzę, że pamięć wciąż dobra, mimo lat. Za to twój słuch coś szwankuje na starość. Dałeś się podejść jak tokujący głuszec. Gdzie tam? Słyszałem twoje sapanie z 3 mil, tylko nie chciało mi się z krzaków wyjść. Dobrze cię wreszcie widzieć. Jen nie daje wam się nudzić, co? Jeszcze nie wylazła z teleportu i już wydawała rozkazy. A jak próbowałem coś wtrącić, to... Damom się nie przerywa. Dokładnie. Czasem się cieszę, że przez tę moją gębę romanse mam z głowy. Nie wszystkie kobiety oceniają po wyglądzie. Masz rację. Dziwki oceniają po mieszku. Ale tu też nie mam się czym chwalić. Słyszałeś? Leci. Oh shit. Kurwa, nie. Nie trafię go z takiej odległości. Nie znoszę, jak to robią gadziska paskudne. Mógłby nam już oszczędzić zachodu i dać się zasiec. Jeszcze samemu się wypatroszyć i nabić na rożen. No właśnie. No ale na to nie... Nie bałeś się zostawić konia tam na dole? Widłogon mógł zapalować na niego. Tam. Wojsiłek to koń bojowy pełnej kedweńskiej krwi. Dałby radę. Mówiłem ci, skąd go mam? Nie. Chyba nie. Raz uratowałem takiego rycerzyka. Wiesz, las, noc, wilki. Taki tam standard. Powiedziałem, dasz, co w domu zastaniesz. No i dziecka nie było, ale akurat klacz mu się oźrewiła. Eskel i Wojsiłek. Związani mocą przeznaczenia. Urzekająca historia. Drwij sobie, drwij. Po prostu zazdrościsz. Jacka, ty już krasz. Idą se łowiecki, idą se pyrciu. Juchasa nie widno i na zwłoki zbyrci. Co to za piosenka? A taka tam góralska. Akurat do wspinaczki. Matka mi śpiewała. Pamiętasz ją? Tylko tę głupią przyśpiewkę, nic więcej. Tu wylądował. I to niezbyt zgrabnie. Patrz na te ślady. Chyba złamał skrzydło. Warto się tu rozejrzeć. Wygląda na to, że zwiał do leża. I dobrze. Stąd już nie ucieknie. Mocno krwawi. I to z jakiejś tętnicy, bo jucha jasna. Daleko już nie zaleci. Zastanawiam się, kiedy on nie by dostał w tętnicy. Baniutki. Ja
No dobra, zbierz płynu rdzeniowego i zbierajmy się stąd. Tnij z tyłu, tuż pod czaszką. Co ty nie powiesz? Chcesz mi jeszcze pokazać, którą stroną noża mam ciąć? Tą ostrą. No pośpiesz się. Ulepszony schemat, a nie ma nawet podstawowego wziętego. Chciałbym się w końcu rozejrzeć z jakimś porządnym schematem, czy to pójść za niedźwiedziem, czy wilkiem. Słuchaj, co powiesz na mały wyścig? Sprawdzilibyśmy, kto jest szybszy, Wojsiłek czy Płotka, no i kto jest lepszym jeźdźcem. A kurwa, dobra. Wyzwanie żadne, bo prześcignąłbym cię nawet na kulawej świni. Ale czemu by nie? Sam jesteś kulawa świnia. Kto pierwszy w Kermoren, ten lepszy. A jakaś trasa jest? Jest, dobra. Teraz będzie standardowe blokowanie Eskela, kurwa, dupą Płotki. Na ostatnim zakręcie mnie wyprzedził. Niech to chuj. Wygram jadąc na kulawej świni. Dobre sobie. Nie doceniłem cię. Czy raczej Wojsiłka. Rącza bestia. A ja przeceniłem ciebie. Gdybym wiedział, że tak łatwo pójdzie, to bym się o coś założył. Założymy się o coś następnym razem, tylko że wtedy wygram. Mhm, pewnie. No chuj, niech mu będzie, że sobie wygrał. Niech się cieszy. Ile tu tych narzędzi kowalskich, ja zjebie. Nie wierzę normalnie. O nie, marzę, że to jest cenne, wypierdalam to w piździe. Eliksiry? Nie. Bimber z Obierek. Rozumiem, że na mój przyjazd. Raczej na mój wyjazd. Nie słyszałeś? Pani czarodziejka zażyczyła sobie, żebym napełnił filakterium mocą kręgu żywiołu.
Ponoć to niezbędne do odczynienia klątwy z tej waszej pokraki. Wiesz, że ta, jak się wyraziłeś, pokraka, to może być Ciri? Słyszałem. To może wykaż trochę empatii. Nazywam rzeczy po imieniu, taki już jestem. To znaczy irytujący? Myślałem, że lubisz wredne charaktery. Tylko u kobiet. No to lepiej nie mogłeś trafić. Ale dość o tym, krąg żywiołów czeka. Nie wyglądasz na zachwyconego. Bo nie jestem. Dobrze wiesz, że wycieczka do kręgu nie będzie miła. Z różnych względów. Pójdę z tobą. No, ze słynnym białym wilkiem u boku na pewno będzie raźniej. To jak, gotowy? Idziemy od razu. Ruszajmy, nie ma na co czekać. Chciałem ci powiedzieć. Nie dotrzemy do kręgu przez góry. Zeszłej wiosny lawina zasypała przełęcz. Czyli musimy iść od strony stawu. Tak jak przy próbie medalionu. Zgadza się. Pamiętasz drogę? Tego się nie zapomina. Ten, kto cało z medalionem wróci, dowiedzie, że jest go godzien i na szlak wstąpić może. Wesemir słyszał, jak go naśladujesz? Nie znosi tego. Trochę beka, jak z jedynki się pamięta, że w laboratorium wiedźmińskim mieli kręg żywiołów, a aktualnie w trójce tam nie wejdziemy nawet. Teoretycznie nie trzeba by było natruszać dupy do tego kręgu żywiołów poza KMR-em. Nie zamurowaliście go jeszcze? Wesemir by chciał, ale mi on tam nie przeszkadza. Oblężenia przecież się nie spodziewa. A tak do stawu można iść na skróty. Szkoda, że nam zbóje z salamandry więcej dziur nie zrobili. Albo nie rozwalili tej rudery do reszty. Nawet wspomnienia o salamandrze. Się zastanawiam. Będziemy musieli płynąć na drugą stronę stawu w pław. Nie, mam zacumowaną łódź. Wiesz, chodzę tam czasem na ryby. No proszę. Nie powiedziałbym, że masz temperament wędkarza. Używam bomb. Rzucasz jedną, a potem wyławiasz, co wypłynie na powierzchnię. A, to wiele tłumaczy. Wyobrażacie sobie tak, kurwa, łowić ryby? Na chuj wam wędka. Rzucacie C4 albo parę lasek dynamitu i chuj. Gotowe. Zbieracie, kurwa, to co wypłynie. Albo jeb granatem. Stary mistrz pokazał mi tę sztuczkę, gdy byłem w Zerikaniu. Dobra, dobra. I tak ci nie wierzę. Co to kurwa jest? Oczywiście Lambert to nie może ich dobić, nie?
Jak tam z Wesemirem? Lepiej? Chyba tak. Staruszek przestał moralizować. Ja staram się go zbytnio nie wkurzyć. Mm. Z jakim efektem? Średni. Ale wiesz, zamek jest duży. Łatwo się w nim mijać. No ta. Paweł Lambert. Cholera. Przecież ją tu cumowałem. Lina musiała puścić. Doprawdy? A ja myślałem, że łódka sama się odwiązała. Cholera, w tej mgle nigdy jej... Przed moim przyjazdem była burza? Niech pomyślę. Tak, 5 dni temu. Mhm. Żagiel rozwinął się na wietrze, cuma puściła i łódka popłynęła w krzaki. Co tu się drze? Nie było pytania. Uwielbiam baby wodne. Są tak kurwiające. No dobra. Wejście do jaskini jest po drugiej stronie. Musimy przepłynąć staw, przejść przez jaskinię, wdrapać się na troli łeb i będziemy na miejscu. Teraz to się nie wydaje takie straszne, co? Nie, ale i tak ciary chodzą po plecach. Wiesz, że z mojej grupy wróciło tylko 2 chłopaków. To wy wpadliście w pieczarach na starego grota. Mm-hmm. Nadal cię to gryzie? Gryzie? Nie. Tylko wkurwia. Na cholerę była ta próba. Przecież i tak większość tych, którzy wrócili z kręgu żywiołów, zginęła w przeciągu roku na jakichś bagnach, polując na utopce za koronę, 30 za głowę. Więc po co to? Powinieneś spytać Wesemira. O, pytałem wiele razy. Wierz mi. Zbieramy się, skakuj. Dobra, ale ja steruję. Bo co? Bo to moja łódka. Koniec dyskusji. Przynajmniej będę mógł sobie posiedzieć i podziwiać widoki. Kurwa, możesz ty wejść? Dziękuję. Sam robiłeś tę łajbę? Tak, a co? Coś się nie podoba? Poza tym, że nabiera wody, to nic. Nie martw. Na drugą stronę jeziora dopłyniemy. Chyba, że w coś przypieprzymy, ledwo widać, co jest przed dziobem. O! Jeszcze ma wyrytą nazwę. Burza. Mgła gęsta jak mleko. Obudził się w tobie poeta? Mhm. Chcesz usłyszeć fraszkę? Pewnie. Lambert, Lambert, ty chuju. Całkiem, całkiem. Padnij trochę od wiatru, bo żagiel ci łopocze. Nie już ojca dzieci robić. O. Czyli niedźwiedzie w tle, czemu nie? Jesteśmy blisko.
gotowy na wycieczkę po jaskiniach? Mhm, tylko zanim wejdziemy, lepiej... Wypić kota, wie. Masz jeszcze jakąś cenną radę? Na przykład nie hałasuj, bo obudzisz starego grota? To stary grot dalej tam siedzi? O ile nie zrobił nam przysługi i sam nie zdechł, to tak, siedzi. I w każdej chwili może wyjść. Jak szła ta nasza rmonka? Stary grot mocno śpi. Kto go zbudzi, będzie gnił. Chodź. Pomocy! Słyszysz? Jakiś chłopak. Wiesz, że w tej okolicy nie mieszka nikt poza nami. To musi być łuda. A jeśli nie? Rób co chcesz. Idziemy do jaskini. Pewnie masz rację. Chodźmy prosto do jaskini. Wreszcie powiedziałeś coś mądrego. Ja bym co jeszcze oprzec. No gdzie indziej by takie fraszki robili zajebiste, jak nie w wieśku. Zaraza, za wysoko. Chyba, że cię podsadzę. Pamiętasz? To też była część próby. Wiedźmin jest samotnikiem. Ale czasem i samotnik potrzebuje pomocy. Słowa Wesemira. Gotowy? Cholerny grubasie. Raz. Dwa. Trzy! Też lekki nie jesteś. No, to idziemy. Można by te ściany rozwalić ardem. I obudzić starego grota. A co, boisz się? Nie, po prostu myślę, zanim coś zrobię. Możesz tak nie tupać do cholery. Spokojnie, poślizgnąłem się tylko. Możesz tak nie tupać, tymczasem Geralt popierdala na pełnej piździe. Nie narzekałbym. O! Patrz, jak słodko śpi. Może byśmy tak sprawili, żeby nigdy już się nie obudził. Szczerze? Chorci się z nim ponapierdalać. Niespodzianka się nie udała. Będzie większe wyzwanie. O kurwa. Yeah.
mi się stąd. Chwila. Za Woltera, skurwysynu. Wolter? Kto to? Nie pamiętasz? Taki niewysoki. Miał bliznę na brodzie, o tu. A, tak. Był taki. Mhm. Był. Ale został tutaj. Chodźmy już. No. Potwór najebany. Można iść. Uff, dobrze wyjść na powierzchnię. Ale to nie koniec kłopotów. Mówisz o trollach? To one mają kłopot, nie my. Lepiej uważać, jesteśmy na ich terytorium. Trzęsiesz gaciami przed paroma trollami? Też tak kiedyś kozakowałem. A potem oberwałem widłami w brzuch od jakiegoś chłopka. Prawie umarłem. I już nie kozakuję. Chodźmy już. Widzisz, jak przed nami spiesza? Trolle się tak nie zachowują. Wy dwa nie iść dalej. Wiedźminy w dolinie. W dom z kamienia. Góry trolle! Troli góra! Co? O! Tak! To troli góra! Ty rozmawiaj z tymi idiotami. Spokojnie. Chcemy tylko przejść do kręgu. Wiedźminy jedno mówić, drugie robić. A czasem i trzecie, kłamczuchy. No ile można. Z drogi, tępaki, bo was nasz wir porąbie, rozumiecie? Zrozumiałe, gratuluję. Musimy biec do tamtej pieczary, inaczej nas ukamienują. Gratuluję, Lambert, naprawdę. Pogratulować. Jak trolle rzucać kamień, wy nie iść dalej. Wiedźminy nie rozumieć? Rozumieć. Mimo to musimy iść do kręgu żywiołów. I słuchać mimo to. My wam do zamek nie chodzić. A tam dużo kamień. Ładny kamień. Przestań już do nich gaworzyć. To nic nie da. Na spokojnie. Daj mi mówić. Znasz się na negocjacji jak one na deklinacji. Nie zrobimy wam krzywdy. Nie będziemy dotykać waszych kamieni. Dajcie przejść. My rzucić kamień, a wiedźminy nie oddać, tylko gadać. Może wiedźminy dobre? Ty głupi, wiedźminy zabijać potwory, a trolle potwory. Tak, tak, nie rób mina. Będzie tak. Wy tu zostawić ostre maczugi. Wy przejść. Jak nie, my bić.
Jakby to był tylko jeden troll, to jeszcze mógłbym się ponapierdalać, ale z całą trójką to szczerze mi się nie uśmiecha. Niech będzie. Zostawimy tu miecze, ale zabierzemy je, jak będziemy wracać. Myś nie chcieć. Metal niedobry, fuj, szczypie w usta. Zwariowałeś. Rób to, co ja i nie drzyj się. Ty się chyba minąłeś z powołania, co? Jeśli dobrze pamiętam wykłady babciawy Semira, wiedźmi nie zabijają potwory. Źle pamiętasz. Zabijają tylko te, które szkodzą. One rzucały w nas kamieniami, Gerard. Poskarżysz się Eskolowi. No, jeszcze parę kroków i będziemy na miejscu. Ale się zasapałeś, coś kiepsko z twoją kondycją. Bez przesady, po prostu jestem na lekkim kacu. Znowu piłeś ze Skalem? Nie, sam. No, to jesteśmy na miejscu. Nie da się ukryć. Cholera. Ładny widok. Musi być, skoro nawet ty to zauważasz. Geralt, za kogo ty mnie masz? Nie pomyślę. Za Gbura? Nie zaprzeczę. No ale dość komplementów, weźmy się do roboty. Pamiętasz, co trzeba zrobić z tym kręgiem? Trochę czasu minęło, odkąd aktywowałem tu swój medalion. Dobrze, dziadku, nie tłumacz się. Zapal pochodnie i połóż filakterium na ołtarzu. Ja wykonam resztę. Zeszło. Wpierw woda, potem ziemia. To wietrze. Dobra, zapalić pierdzielone pochodnie. Zapal pochodnie. No kurwa fajnie tylko. How I can do it, skoro kurwa nie mogę użyć ziemi? O dobra, mogę. Nie. Kurwa Geralt, nie. Kurwa nie. Nie spierdolić mi się stąd. Zapomnij. Dobra. Filakterium jest na miejscu. No, to pozostaje tylko chwilę poczekać. Słoik nasączy się mocą żywiołów, a my odsapniemy. A ty jak sobie poradziłeś z trollami, gdy przechodziłeś próbę medalionu? Czekaj. A, pamiętam już. Użyłem Axi, ale wtedy zaczepił mnie tylko jeden. No tak, przydatny znak. Niedawno mi nawet uratował życie. To jakaś dobra historia? Wyborna. Napadło mnie dwóch zbójów. Jeden mierzył z kuszy, drugi zaczął szperać w moich sakwach. Wpierw kazałem kusznikowi zastrzelić kompana, a potem się powiesić. Faktycznie, wyborna opowieść. Prawda? Boki zrywać. Powiedz, zawsze byłeś takim cynicznym sukinsynem? Nie. Zanim Vesemir przywiózł mnie do Kermoren, byłem lucz. Aż tak źle być wiedźminem? Ponoć można skończyć gorzej. Szkoda tylko, że nie miałem wyboru. Takie było nasze przeznaczenie. Przeznaczenie? Opowiem ci o przeznaczeniu. Miałem ojca pijaka. Jak się nachlał, prał mnie i matkę do krwi. Co noc modliliśmy się, żeby wreszcie zdechł. Któregoś razu nasze prośby prawie się spełniły. Tatuś zgubił się w drodze z karczmy i wlazł prosto w gniazdo Neckerów.
ale uratował go pewien wiedźmin. I wiesz, czego chciał w zamian? Dasz, co pierwsze w domu zastaniesz. Moje życie. Za życie tego chuja. Pierdolę takie przeznaczenie. Nie wiedziałem. Przykro mi. Jakbyś się jeszcze kiedyś zastanawiał, czemu jestem takim cynicznym sukinsynem, to już wiesz. Dobra, dość smędzenia. Zbierajmy się. No nie dziwię się, że się tak zmienił. Tylko najpierw chodźmy po miecze, bo bez broni jak bez ręki. Święte słowa, bracie. Wiedźminy biorą ostre maczugi i idą do domu. Mhm. Nie musisz mnie namawiać. Chodź, Geralt, zbieramy cię. Racja. Wracajmy. Pan przodem. Gdzie ja, kurwa, umysł słyszałem? W czym rzecz? Widziałem się z Imhyrem. A są jeszcze jakieś koronowane głowy, których nie widziałeś? Kilka. Miejmy nadzieję, że tak już zostanie. Pamiętasz pierwszą wojnę z Nilfgaardem? Bitwę pod Soden? Cała północ walczyła razem. Temeria, Redania, Kedwen, Edirn. A czarodzieje byli bohaterami, o których śpiewało się pieśni. Niewiele już zostało z tego świata. Na razie. Już kiedyś wiedźmini mieli lepsze czasy i lepsze życie. Przynajmniej pod pewnymi kwestiami. To samo miejsce, w którym dawaliśmy Triss lekarstwo w jedynce. Nice. O, Geralt, chciałbyś mi coś powiedzieć? Żadne, przepraszam, kurwa. Ładny miałem stamtąd widok. Może powinnam była cię teleportować tak z 2 mile wyżej. Dopiero miałbyś panoramę. No dobrze, to co mam zrobić? Przede wszystkim pomóż Eskelowi i Lambertowi. Jeden miał dla mnie zdobyć płyn rdzeniowy Widłogona, drugi naładować filakterium mocą żywiołów. I efektów jakoś nie widać. Już to załatwiłem.
O proszę, jaka proaktywna postawa. No to zostaw jeszcze drobiazg. Jak widziałeś, mój megaskop szwankuje w dość spektakularny sposób. Gdzieś niedaleko musi być źródło energii, które zakłóca pracę kryształów. Trzeba je dezaktywować. I to szybko. Muszę pilnie z kimś porozmawiać. A z kim będziesz rozmawiać? Czy to też tajemnica? Po pierwsze, skończ z tym burmuszeniem się, bardzo proszę. Po drugie, nie, to nie tajemnica. Z Idą Emean. Kojarzysz? Jakżeby nie, członkini loży. Elfia wiedząca. Właśnie. Wiedząca, jak sama nazwa wskazuje, dużo wie. Więc poradzę się jej w sprawie Umy. Zadowolony? Mam uraz do twoich koleżanek po fachu. Wiedzących czy niewiedzących? No jak trzeba, to trzeba. Chyba jednak nie do wszystkich się zraziłeś. Ale mniejsza z tym. Pięknie dziękuję za pozwolenie. No dobra, jak mam znaleźć to źródło? Za pomocą tego potestyzatora. Potestyzatora? Brzmi skomplikowanie. Ale działa bardzo prosto. Trzymaj go mocno i nim poruszaj. Im głośniej piszczy, tym lepiej ci idzie. Mhm. Bez takich żartów. Bardzo proszę. No, leć już. Czyli w sumie taki licznik Geigera w magicznej wersji. No dobra, to lecimy. Tutaj nic nie czuć. A? Chyba coś mam. Sygnał robi się mocniejszy. Sygnał. Tutaj nic nie czuć. A? Chyba coś mam. Sygnał robi się mocniejszy. Muszę być już blisko. Widzę, że Yennefer znalazła kogoś do łażenia z pikającą różdżką. Możemy porozmawiać? Dobra, i tak nic z tego nie wyciągniemy. Myślę, że to będzie interakcja z własnym zadaniem. O, ciepło, gorąco. W tą stronę. Potrzymaj. A, więc tu jesteś. Zakłócenie dobiega stąd. Co jest w tych skrzyniach? Bomby dwimerytowe. Lambert robił. Nic dziwnego, że megaskop nie działa. Dobra, trzeba je zabrać. Już ja to zrobię, bo ty jak zawsze nie odłożysz na miejsce. Tylko miej oko na Umę. Tak jest, wujku Wesemirze. Jak tam? Wesemir nie męczy cię za bardzo? Uma. Tak myślałem. No. Już, załatwione. Możesz iść. A teraz sprawdźmy odruchy warunkowe.
Spójrz w ogień. Zapiszę sobie przy okazji. Dzięki, już działa. Co to było? Bomby dwimerytowe. Lambert zostawił je przy łóżkach. Zapewne się nie domyślał, że to zakłóci pracę Megaskopu. Wiesz, on się nie zna na Megaskopach, więc... Proszę cię, Lambert jest wredny, ale nie głupi. No ale mniejsza z tym. Gotowy do rozmowy? A mam w niej brać udział? Myślałem, że członkinie loży nie dopuszczają byle kogo do swych tajemnic. Potraktuj to jako dowód zaufania. No dobrze, zacznijmy. I błagam, zachowuj się. Przed chwilą powiedziałaś, że mi ufasz. Nie łap mnie za słówka. Kedmil, Yennefer Vengerberg, Gwynblade? Kedmil, Enselern. Po co mnie wezwałaś? Mam do czynienia z pewną klątwą. Została rzucona w dialekcie starszej mowy, którego nie znam. Rozumiem. Jak brzmią słowa zaklęcia? Vafeil Elain, Kedmil Folin, Gledivdorn Eptenate, Bundro Itne i Yahus. Co to za dialekt? Leit en Undot. Czyli? Tak zwana jedna mowa. Zapomniany język z czasów jeszcze przed wędrówką. Wędrówką? Potem, Geralt. Słyszałaś już te słowa wcześniej, prawda? Tak, w legendach. Tych bez szczęśliwego zakończenia. Potrafisz pomóc mi z tą klątwą? Do pewnego stopnia. Pomóc może tylko inkantacja Agnes z Glanville połączona z odwrotnym trójkątem Eldara. Ale nie gwarantuję, że to wystarczy. Dziękuję, Severn. Vafeil. Nasza rozmowa jeszcze się nie skończyła. Ona się przed chwilą przedepała, nie? O co chodzi? Nadchodzi czas białego zimna i białego światła. A świat umrze wśród mrozu. Znam przepowiednie i tliny. Znasz, nie wątpię. Ale czy rozumiesz? Starsza krew może rozpocząć czas końca, ale może go też odsunąć. Pamiętaj o tym, Gwynblade, bo od ciebie zależy, czy ziarno wybuchnie płomieniem. Lecimy od trójeczki. To o co chodziło z tą wędrówką? O matko... Nie uczyli was tu historii, co? Nie. Wesemir był zdania, że szermierka bardziej się przyda na szlaku. Odpowiesz mi? Pewnie. Na naukę nigdy za późno. Elfy Enseed i Enel tworzyły kiedyś jeden lud, En Undot. Ale potem miała miejsce jakaś katastrofa, nie do końca wiadomo jaka. Musiały opuścić swój świat i po drodze się podzieliły. Czyli jeśli klątwę umy rzucono w tym Leif En Undot... To jest stara. Bardzo, bardzo stara. Zrozumiałaś, o co jej chodziło? O Ciri oczywiście. Mogliby się wreszcie od niej wszyscy odczepić. Nie liczyłabym na to. Ciekawa rozmowa. To co teraz? Wszystko gotowe. Zbierzmy chłopaków i możemy zaczynać. Możemy zaczynać. Lambert, przygotuj aparaturę. Eskel,
pójdź. Póki co ja tu wydaję polecenia, moja droga, nie ty. Myślałam, że się dogadaliśmy i że weźmiemy się za umę po mojemu. Powiedziałem, że ci pomożemy. Tylko tyle. Nie wiem, co chcesz z nim zrobić. Wciąż nie raczyłaś powiedzieć. Ale to nie będzie bezpieczne, prawda? Właśnie. Dlatego wpierw warto spróbować innej, łagodniejszej metody. Co to za metoda? Wywodzi się z tradycji ludowych. Korzystałem z niej wiele razy, choćby do odczarowania łabędzia z Powis w 1211. Zabiorę Umę w góry. I co, będziecie razem wyli do Księżyca? Trochę szacunku. Nie rozmawiasz z Geraltem. Nie, nie będziemy wyli. Położę go na grobowej desce i o północy podam napar z szaleju, który wyrósł na... Zresztą nie widzę potrzeby, żeby ci tłumaczyć. Moim zdaniem... Znam je. Ale ja nie proszę o zgodę, tylko mówię, jak będzie. Wrócę o świcie. Z Umą. Albo z tym, kogo skrywa. To co robimy z wolnym wieczorem? Wesemir mówił, że trzeba wymienić belki w stropie. Wiecie, tam w baszcie. Może byśmy się tym zajęli? Możemy się też napić. To do mnie bardziej przemawia. Też nie odmówisz szklaneczki albo dwóch. No, to przegłosowane. Będzie impreza. Jen, nie mamy kieliszków. Możesz pić z kubka? Dzisiaj to mogę nawet i ze słoika. Może zamiast tak chlać w milczeniu, nadgonimy towarzyskie zaległości. Czemu nie? Co u ciebie, Lambert? Trafiły ci się jakieś ciekawe zlecenia, zanim zacząłeś polować na Taulera? A tak. Miałem kontrakt w Lanexeter. Dość intratny, nie chwaląc się. W Kowirze potrafią sypnąć złote. Wiecie, ile tam dają za utopca? Cicho, teraz ja opowiadam. Więc grasował tam gigant. Napadał na karawany i ściągał ludzi na bagna. I paskudził na gościńcu, przez co łacno poślizgnąć się było. Starczy suspensu, przejdź do rzeczy. Jak wolisz. Okazało się, że to nie był żaden gigant, tylko potulny leśny troll. A za napadami stała grupka rabusiów. I co zrobiłeś? Zabiłem rabusiów dla spokoju. I trolla, bo za jego głowę była nagroda. Pragmatycznie, jak zawsze. Ty też mógłbyś być czasem jak Lambert. Odłożyć na bok ideały, takie jak sprawiedliwość dla troli i pomyśleć o pieniądzach. Wiedziałem, że pani czarodziejka mnie zrozumie. Gdzie byłeś, kiedy cię nie było? W Aldersbergu. Polowałem na wyższego wampira. Aha. To są niebezpieczne skurwysyny. I wybredne. Ten osobnik upodobał sobie młode kobiety z wyższych sfer. To tak jak ja. Nie interesują nas twoje fantazje. Za to ten wampir. Nawet mnie ciekawi, jak sobie poradziłeś. Mój zleceniodawca wydał bal maskowy dla miejskiej śmietanki, żeby go zwabić. Też się przebrałem. I powiem wam, nigdy nie miałem takiego powodzenia jak tamtej nocy. Romans przy pracy? Kiepski pomysł. Wampir mógłby cię zastać ze spodniami na kostkę. No, niby tak, ale z moją aparycją trzeba korzystać z każdej okazji. Może powinieneś na stałe chodzić w masce? A ty z kneblem. No i co z tym wampirem? Dogadałem się z taką młodą alchemiczką, nabombiła się fistechem, wódką i grzybkami, po czym poszła do ogrodu. Wampir ją tam znalazł, napił się, no i walka była tylko formalnością. No tak, jakie czasy, taki szewczyk dratewka. A jak alchemiczka? W porządku, straciła trochę krwi, ale gorszy był kac.
miesiąc piła tylko sok z kwaszeńców. Wampir się najebał krwią napierdolonej baby. Zajebista historia. Sporo się u mnie działo. Wiecie, królowie, smoki, spiski, a potem odnalazłem jen. Niezmiernie nas to cieszy. Opowiedz lepiej, jak było z tym Umo. Długa historia. Jeździłem za Ciri, do Velen, na Skellige. W Nowigradzie ratowałem Jaskra. Pewno znowu chędożył się z kim nie trzeba. A właśnie przy okazji starych znajomych Nowigradu i chędożenia. Co u Triss? Oh, shit. Triss sobie radzi. Mieliśmy mówić o Umie, o pierwszym Lambert. Co by tu wybrać? No powiedzmy, że sobie Triss radzi, no. Triss radzi sobie. A jak jej blizny po Soden? Znikły już? Lambert, to już nie jest śmieszne. Dobrze, to porozmawiajmy o rzeczach poważnych. Yennefer, co chcesz zrobić z Umą? Mówiłam, że powiem jutro. Czyli teraz. Jest po północy. Poddam go próbie traw, ale tylko... Że co, kurwa? Nie reaguj. Przepraszam bardzo. Chcesz z niego zrobić Wiedźmina? Oczywiście, że nie. Jak próbowałam powiedzieć, poddam go tylko pierwszej części próby, bo... Bo chcesz popatrzeć, jak się będzie męczył? Zaraz ty się będziesz męczył, jak nie przestaniesz przerywać. Żeby przywrócić Umie dawny kształt, trzeba wpierw... Jak to wytłumaczyć? Wyobraź sobie grudkę gliny. Żeby ją formować, trzeba ją wpierw zwilżyć wodą, bo inaczej się skruszy. To właśnie robi pierwsza część próby. Jakby otwiera ciało. Dopiero mutageny zmieniają w Wiedźmina. Okej, jaka jest szansa, że Uma to przeżyje? Jaka jest szansa, że Uma przeżyje? Niewielka. Ale nie mamy innego wyjścia. No chyba, że Wesemir go odczaruje na parę z szaleju. Żebyś się nie zdziwił. Staruszek swoje wie. To będzie pierwsza próba od lat, od dekad. Wiedziałam, że wam się to nie spodoba. Nie spodoba? Nie o to chodzi. Te sekrety były zapomniane. I tak powinno było zostać. Przecież nie zachęcam do taśmowej produkcji Wiedźminów. Niby nie, ale do tej pory mieliśmy wymówkę, żeby nie brać uczniów, a teraz musimy to przegadać. Może innym razem. Komu kolejkę? Mnie, ale zagryzka się skończyła. Geralt, skoczyłbyś do kuchni? Panowie, korzystając z okazji, miło się piło. Zwłaszcza z Lambertem, ale pora późna. Nie zasiedźcie się. Jutro ważny dzień. Tylko się napierdoliły w trzy dupy, nic takiego. Nie posłuchał? Pewnie, że nie. O czym gadacie? Eskel opowiadał o zleceniu na Samowiłę. Niezła historia. Zaraz dokończę, ale wpierw kolejeczka. Ale kopie po wątrobie. Co to? Mordownia. Spirytus pół na pół z białą memą. Co się patrzysz? Yennefer poszła, to pijemy na poważnie. W takim razie jeszcze po kieliszku. No, to lub. O co chodziło z tą Samowiłą? Wzięła takiego chłopka w Tany, a on zamiast się cieszyć, że z życiem uszedł, zakochał się po uszy. Chciał, żebym mu ją złapał.
odmówiłem. Więc spróbował po swojemu z rybacką siecią, no. I pewnie do tej pory zasuwają na ściernisku mazurki. Piękna historia. I zbrałem. Ta, jaki? Trzymaj się z dala od niebezpiecznych kobiet. Możecie odetchnąć. Jen i ja nie jesteśmy razem. I już raczej nie będziemy. To by tłumaczyło, czemu pani czarodziejka ma muchy w nosie. Daj już spokój. Wybacz głupie żarty, Geralt. Nie wiedzieliśmy. Chcesz o tym pogadać? Nie. Chcę się napić. Da się załatwić. Zimno tu jak u lodowego giganta w dupie. Zaraz wrócę. Tylko się odleję. Zimno jak u lodowego giganta w dupie. Dogadujesz się z Lambertem? Powiedzmy. Po prostu nauczyłem się, o czym z nim nie rozmawiać. To chyba długa lista. Hola, młodzieńcy. Co to za prywatka? Alkohol, powiadam wam, jest najgorszym wiedźmina wrogiem. Skąd wytrzasnąłeś ten kapelusi? Ze skrzyni Wesemira. Krzyk młody w 1112. Staruszek zakładał go pewnie, jak szedł wyrywać panny. Co jak to się wtedy mówiło? Smalić cholewki do dziełek. Młodzieńcy, bycie wiedźminem to nie śmiechy i krotochwile, lecz ciężka praca. Nie dla nas szczebia do dziadek. Nie dla nas... Dobra, dobra. Jeden Wesemir wystarczy. Ściągaj to, bo mu obrócisz. I weź kolej. Poleję ci, Eskiel, poleję. I to po brzegi, bo bez wódki jesteś drętwy jak księgowy w gipsie. Drętwy jak księgowy w gipsie, ja pierdolę. Ej, zróbmy coś śmiesznego. A co? Nudzisz się z nami? Nie, tylko jest jakoś tak. Nie śmiesznie. Przystojniak ma rację. Słuchajcie, znam taką grę. Nauczył mnie student z Oxenfurtu. No? Zaczynasz od... Nigdy w życiu nie... I kończysz jak chcesz. A jak ktoś tę rzecz zrobił? Pierdolę. Brzmi dobrze. Zaczynaj. Nigdy w życiu nie... Przespałem się z sukubem. Plejemy. No proszę. Po Geralcie się spodziewałem. Ale żebyś ty? Eskel, Eskel, dzika woda brzegi rwie. Mam słabość do rogatych kobiet. Dobra, teraz ja. No, przyda się je pozapisywać. Obudziłem się po imprezie w samych gaciach. Oj, chlejemy przy każdym. Geralt? Balicho Lamberta, ale żeby ty? Co by powiedział papa Wesemir? Myślę, że papa Wesemir piłby tę kolejkę ze mną. Dobra, Geralt, twoja kolej. Nigdy w życiu nie... Dwójka. Nie uciekłem od kochanki przez okno. O, ciekawe, co to za twardziel was nakrył, że tak spieprzałeś. Nie o to chodzi. To był przyjaciel. Nie chciałem sprawić mu przykrości. Te, prawdziwy z ciebie druh. Dobra, panowie, lepiej kończmy. Starczy tej gry. Bo już nigdy nie będę mógł wam spojrzeć w oczy. Wódka się skończyła. Kto idzie? Ja byłem. Poza grychę. No dobra. To ja idę. Kuchnia w tamtą tą? No już kurwa nie umiał chodzić. Ty
muszę ci coś powiedzieć. No? Potrafisz być kawał świni. Ale ja cię, chłopie, kocham. A ty jesteś bufon. Ale kurwa, w ogień bym za tobą skoczył. Chodź no tu, bracie. Cholera, potłukła się. Dobrze, że pusta. Ej, a gdzie jest Esker? Powinien był już wrócić. Trzeba się rozejrzeć. To zadanie dla Wesemira. Znowu zaczyna. Zostaw już tę czapkę. Gdzież się podział nasz młodzieniec? Czyżby w niebezpieczeństwie był Jakowem? Za mną w sukurs! Ja pierdolę, kurwa, nie mogę. Idziemy na jebani szukać Eskera. Esker! Rozlał wino i w nie wlazł. Musiałeś krękać, żeby to zobaczyć? Ja bym się schylił, on się chyba pożygał. Ty jest kurwa zajebiste. Oh shit. Esker! 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 Ja pierdolę. Esker, pijaku! Wyłaź! Jak on w ogóle kurwa chodził, nie? Kurwa mać. Esker! Hop, hop! Kurwa, drzyj się, jakbyś go szukał w górach, kurwa, a nie w pierdzy. Esker! 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 Ej! Hop, hop! Słyszałeś? Coś jak... dyszenie rannej wiwerny. Znaczy doszło do walki. Esker jest gdzieś blisko. Trzymaj się, bracie. Idziemy. No to kurwa po prostu mnie zastał w trupa i chuj. Esker! Esker! O! Patrz, tu jest! Razem z wiernym dzwoneczkiem! Ej, Esker! Pomódka! Co się stało? Naprułeś się w trzy dupy. Co się stało? Wstawaj, idziemy pić. Ej, spokój się, pożyga. Zawsze się tak kończy, jak chlejemy we trzech. No to doprośmy kogoś, jakąś babkę najlepiej. Żadnej tu nie ma, poza jedną. A jej lepiej nie budzić, wiesz mi. A ta czarodziejka, z którą gadaliście, pomyśl. Włączymy megaskop, ładnie zaprosimy. A ona się do nas teleportuje. I może jakieś koleżanki weźmie, co na to? O ja pierdolę. Ej, wiecie co? Jest taki bardzo chujowy pomysł. A jest tak popierdolony, że to zrobimy. Lambert, ty co masz łeb? O pewnie, że mam. To jak, wzywamy lożę czarodziejek na imprezę? To jest! Wzywamy, kurwa! Kurwa. Dobra, jak się tego używa? No, kręci się tu i tam i mówi coś po elficku. Łatwizna. No to dawaj, jedziemy. Czekajcie, przecież jak ta Ida nas zobaczy, to przecież zobaczy, że nie jesteśmy... że nie jesteśmy czarodziejkami. I się wystraszy, nie? Wiem co. Załóżmy ciuchy Yennefer. Tam są jej torby. Pierdolę. Co ty masz z tym przebieraniem się? No nie mądrzy się, bo tak ci zasznuruje gorset, że się zesrasz. Ja pierdolę, kurwa. Nie marudź, wbijamy się w kiecki, nie ma chuje, że nie. Nie marudź, Eskel, wbijamy się fa, 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 o,
Faza łaszki. No dobra, ale nikomu o tym nie powiecie, rozumiem się? Nikomu. Ja pierdolę. Pewnie to jest boskie, nie? Ale zwiozła szwargał? Można by pomyśleć, że się tu sprowadza. Nie straż Geralta. Spodnie Yennefer, wiedźmiński rynsztunek. Ja pierdolę. Niech to chuj. Gdzie jest reszta? Co się jeszcze? Załóż spodnie Yennefer, dawaj. Ich skurwa, de, gdzie są spodnie? A, mamy. Uj, o pierdolę. O, shit. O, tak, tak, tak. Ta będzie na tobie leżeć, jak ulał. Ta, jak już puści w szwach. Nie gadaj, tylko się ubieraj. Nie, 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 nie w te. Nie pasuje ci do karnacji. Cholera, Eskel. Masz talię osy. A ty jesteś osioł. No dalej, bo mnie pije. Dobra. Ja gadam, a wy coś róbcie z kryształami. Kedmil blede do in hokus pokus sare mare arce vlatana. Co? Co to? Bardzo przepraszam, pomyłka. Stróż! Ekscelencji papieru trzeba? Nie, baranie, loża! Loża mnie dopadła! Lepiej, żebyście mieli jakieś wytłumaczenie. Bardzo dobre. O, ja pierdolę. To już. Aj, cały klimat w chuj. Zarazo, co za sen. Ale te włosy mu się śmiesznie bugują. Widzę, że wszyscy już na nogach. I cuchną jak gorzelnia. Ten kapelusz to była pamiątka, Lambert. Daj już spokój. Zbierze się. Później poustawiasz chłopców po kątach. Przejdźmy do rzeczy. Piękne, kurwa, no po prostu piękne. Udało ci się coś ustalić? Kiedy wy polowaliście na widłogony i bawiliście się megaskopem, ja przyglądałem się u mnie. I zauważyłem, że w chwilach, jak to powiedzieć, ograniczonej świadomości zachowuje się inaczej. Kiedy Uma zasypiał, budził się. Było coś innego w jego ruchach, spojrzeniu, ale tylko przez chwilę. Dlatego wprowadziłem go w trans. Z początku nie było efektów, ale kiedy wszedł w najgłębszą fazę letargu, usłyszałem coś jakby westchnienie czy jęk. I to nie był głos Umy. Nie bardzo wiem, jak to ma nam pomóc. To siedź cicho. Dziękuję. I przepraszam za wcześniej. Chłopcy powiedzieli ci już, co zrobimy z Umą? Tak. Niezbyt mi się to podoba, ale zaufam ci. Myślałem, że ten stół gdzieś przepadł. No, nie widziałem ponurego Alberta z pół wieku. Żal było wyrzucać. Pomyślałem, a nóż jeszcze się przyda. Wiecie, jak to stary człowiek. Pewnie. Każdy dziadek trzyma na strychu narzędzia tortur. Najbardziej mnie śmieszy, że to się kurwa nazywa ponury Albert.
No dobrze, to co teraz? Możemy zaczynać. Trzeba tylko uważać eliksiry. No, ciekawe czemu... Nie zrobiliśmy tego wcześniej? Bo preparaty do prób są silnie reaktywne i trzeba je podać zaraz po sporządzeniu. Zadowolony? Geralt, ty zrobisz eliksiry. Proszę, tu są receptury. A ty, Eskel, weź bimber. O nie, po wczorajszym to... I zdezynfekuj narzędzia. No, raz, raz, chłopcy. Jak wymierzyłaś proporcje, skoro nie wiesz, kto tkwi w ciele Umy? Dokonałam skomplikowanych wyliczeń. Ekstrapolowałam dane i na podstawie symulacji... Czyli strzelałaś. Uważ wywary straw. Wait? Gdzie się kurwa bawiło w alchemię? Odwary, oleje, petardy. Zadania. Wywary straw. Badanie tych eliksirów rozpoczyna proces mutacji organizmu człowieka w organizm wiedźmina. Wykładaj przedmiot. Może nałóżmy gacie z powrotem? Git good. I może jeszcze miecze. No, od razu lepiej. Mikstury gotowe. Narzędzia też. Dobrze. Vesemir. Wyciąg z hakorośli na uśmierzenie bólu. Wiem. Robiłem to już. Eskel. Otwórz mu żył i wstaw kaniule. A ty, Geralt, ustaw eliksiry w podajnikach. Otworzyć mu żyły, ja pierdolę. Gotowe. To otwieraj zawory. Kolejność dowolna. Dobra, lećmy po kolei. Środek znieczulający zadziałał? Gdyby nie zadziałał, ból doprowadziłby do szoku i śmierci. Czyli wszystko w porządku? Nie, ale w normie. Podaj następny eliksir. Nadzieję, że już nigdy nie będę musiał tego oglądać. To po co zachowałeś ten stół, co? Geralt, następny eliksir. Co teraz? Teraz wystarczy czekać, aż eliksiry zrobią swoje. Co może zająć całą dobę, albo i dłużej. Wy możecie po prostu czekać, zgadza się. Ale ja muszę utrzymać zaklęcie stabilizujące. Organizm Umy nie jest tak plastyczny jak ciało chłopca, więc bez tego by... Nie!
Eskel, przepraszam. Czy mógłbyś... Pójść po szmaty się robi. Nie wierzę, że to robimy. Ścieramy żygi z podłogi? Nie. Próbę. Jeśli to jest Ciri, jeśli to zniszczy jej organizm albo pozbawi uczuć, myślałeś o tym? Pewnie, że myślałem. Tyle, że nie mamy innego wyjścia. Teraz już nie, ale pośpieszyliśmy się. Trzeba było wpierw. Panowie, podłoga czystsza nie będzie. A mnie też trzeba wytrzeć. Geralt, może lepiej, żebyś ty... Daj spokój, Eskel. Nie ugryzę cię. No chodź. Kilka godzin później. Eskel prawie śpi. To normalne? Tak. Ciało Umy rozpada się od środka. Kiedy to się skończy, trzeba je na nowo uformować. Albo umrze. W waszym przypadku podawało się mutageny, ale my użyjemy zaklęcia. Ejen, przysypiasz. Co? Nie, wcale nie. Wcale tak. To zrób coś, żebym nie przesypiała. Nie wiem, opowiedz mi coś. Ciri na łyżwach czy kupowanie miecza przez Jaskra? Może Ciri. Znasz tę historię, jak byłem z Ciri na łyżwach? Nie, nie przypominam sobie. To było tej zimy, kiedy tu trenowała. Ciri narzekała, że jestem zbyt surowym nauczycielem. Oczywiście ją zbyłem. Wtedy poprosiła, żebyśmy poszli na łyżwy. Niezbyt mi się chciało, nigdy nie jeździłem, ale nalegała. Jak tylko wyszliśmy na lód, zaczęła śmigać wokół mnie i krzyczeć. Nie tak, nogi, na przemian, przekładanka, źle! Tyłem łyżwy, hamuj, nie pługiem, a już nigdy jej nie. Obudził się. Pora zdjąć klątwę. Szybko. Przygotuj filakterium. Avalach. Znasz go. Elf, en elf, wiedzący.
Gdzie jest Ciri? Ukryta wyspa mgieł. Ale nie jest tam bezpieczna. Dziki gór. Czego Gon chce od Ciri? Jej krwi. Starszej krwi. Żeby otworzyć bramy. Nie możemy do tego dopuścić. Gdzie jest ta wyspa mgieł? Wszędzie. I nigdzie. Zajebista odpowiedź. Nie odczarowaliśmy cię, żeby się bawić w szarady, więc... Brevein. Arwen Ziren. Na Skellige. Płyń za nim. We mgłę. Śpiesz. Śpiesz się. Próbowałem ją chronić, ale klątwa. Gon nie znalazł wyspy. Jeszcze... Kwestia czas, ale poza wyspą zwietrzy trop od razu. Geralt, dość. On jest cały czas o krok od śmierci. Wyjdzie z tego? Nie wiem. Jak widziałeś, nie wszystko poszło zgodnie z planem. Odczarowałam go, ale... Próba zniszczyła jego organizm. Gwałtowne skurcze palców, brak reakcji źrenicy na światło. Widziałem to już wiele razy. Zbyt wiele. Toksyny trwale uszkodziły jego system nerwowy. Nawet jeśli się wyliże, to... Rozumiecie. Jadę po Ciri. Chwila. Nie uważasz, że jesteś na winny odpowiedzi? Skąd znasz tego Avalacha? Co Ciri z nim robiła? Yennefer wam wyjaśni. Dość powiedzieć, że powinniście mieć go na oku. To nie jest przyjaciel. Może nie, ale skoro Ciri mu zaufała, to i my powinniśmy potraktować jego słowa poważnie. Słyszałeś, co powiedział. Kiedy zabierzesz Ciri z tej wyspy mgieł, Gon podejmie jej trop. I co wtedy? Będziemy na nich czekać. Z mieczem. Tak. Czas, żebyśmy ze zwierzyny stali się łowcą. Jak Geralt odnajdzie Ciri, przyjedzie tu. A Gon za nim. Będą myśleć, że nas zaskoczą. I srogo się zawiodą. Wydamy im bitwę w 5 osób? W sypiącym się zamku? A mamy inne wyjście. Poza odsuwaniem czegoś, co i tak jest nieuniknione. Przy stojniach mógłby ściągnąć jeszcze parę osób, które potrafią robić miecze. Albo magię. Dobrze. Sprowadzę tu Ciri i sprzymierzeńców. Jest parę osób, o których mam dług wdzięczności. Jakieś fajne dziewczyny. Same. A wy co będziecie robić? Zajmę się Avalachem. Bez magicznej opieki umrze na pewno. Ze mną ma szansę. Niewielką, ale zawsze. A my z chłopakami naradzimy się, jak powitać nieproszonych gości. Dobra, czas się zbierać. Powodzenia. I pozdrów od nas jaskółeczkę. Wracaj szybko, Geralt. Jest 4. No. To chyba będzie tyle na dzisiaj. Mamy godzinę 52, więc nic sensownego nie zrobimy. I co? W następnym albo polecimy z GTA, albo polecimy zbierać sojuszników do walki z Gonem. No i
zanim z nim zbierzemy, przyda się też porobić misje poboczne. Żeby pozbierać hajs, ponabijać poziom. Zobaczymy, które się wbije. Muszę też tak pokierować tą fabułą, żeby przed zakończeniem głównego wątku ruszyć dodatki. Mam nadzieję, że to się uda zrobić, bo nie chcę, żeby hajs cały przepadł w pewnym momencie, bo wiem, że będzie potrzebny do dodatku ten z kamienia, z tego co mi się wydaje. Także co? Na dzisiaj kończymy. Dzięki za oglądanie, ludziska. I co? I widzimy się jutro. Na razie.